Cześć, z tej strony Pudy Ninja i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 7 najgorszych według mnie zestawów, które zostały kiedykolwiek wypuszczone przez firmę LEGO. Zapraszam do oglądania. Pierwszym takim zestawem jest LEGO Ben 10 Alien Force o numerze katalogowym 8517. Jest to gigantozaur, czyli jeden z kosmitów, którego mógł zmieniać się Ben. Według mnie jest on bardziej straszny niż przyjemny dla oka. No i został też zbudowany z bardzo małej ilości elementów. Spójrzcie chociażby na same nogi, które zostały wykonane. No, jedna noga została zrobiona z trzech klocków, czyli nie za dużo, no bardzo mało wręcz. Po prostu mi się nie podoba ten zestaw. Dalej mamy LEGO System 6492. Wehikuł czasu najprawdopodobniej jakiś, bo tam pisze Time Cruiser czy coś podobnego. I o ile na tej fotografii, na tym zdjęciu, instrukcji w pudełku wygląda ok, no to po złożeniu wcale już tak kolorowo nie jest. Znaczy, kolorowo jest, ale nie za ładnie. No, mi to przypomina jakieś moje budowle z dzieciństwa, kiedy to łączyłem losowe klocki o losowych kolorach w kupę i udawałem, że jest to jakiś porządny pojazd bojowy. Dokładnie tak ten zestaw wygląda. LEGO Belleville, czyli dość stara seria. I tu nawet zamiast minifigurki mamy jakąś niestandardową laleczkę, której już nawet teraz nie znajdziemy w zestawach LEGO Friends. Ta laleczka wygląda zupełnie inaczej niż te aktualne. Ale nie chodzi mi o nią, chodzi mi bardziej o tą budowlę, tą wieżę, zamek, co to jest. No zostało to zrobione z dwóch klocków, ściana i dach. No jakiś kot na sianie. Nie, nie podoba mi się, jest to brzydkie, po prostu brzydkie. LEGO Star Wars i spokojnie, zanim wywołacie burzę w komentarzach, podoba mi się ten zestaw. Umieściłem go tutaj dlatego, ponieważ posiada on bardzo małą ilość detali. A ja lubię detale. Nie ukrywam, lubię detale, takie jakieś smaczki, jak gdzieś jakiś uszkodzony element, wiecie, taki rysunek uszkodzonego elementu. A ten zestaw stosunkowo bardzo mało szczegółów posiada. Został zbudowany z takich najprostszych kwadratowych elementów. No i to mi się nie podoba. Tylko to, bo jako całościowo, jakby tak patrzeć, to wygląda nawet przyzwoicie. Jeśli ktoś jest fanatykiem takich właśnie najprostszych zestawów bez szczegółów, zbudowanych z takich najprostszych klocków, no to taki zestaw będzie mu podobał się we wszystkich aspektach. A mi wizualnie ok. Jeśli chodzi o te szczegóły, już nie za bardzo. Znów mamy LEGO System Belleville, czyli to, co było wcześniej, 5820. Ten zestaw? Nie, dobra, chciałem powiedzieć, że nie jest taki zły, ale jest. On jest taki jakby okrojony, taki goły, trochę mało się tam dzieje, nie, podoba mi się, nie. LEGO Jackstone, bardzo fajna i kultowa seria, ale konstrukcja samego tego samochodu, jego wygląd finalny, jakkolwiek by to nie brzmiało, wcale nie jest zadowalające. No mi się nie podoba w ogóle. Jest taki dość nieciekawy. Minifigurka to wszystko ratuje, no bo minifigurki wtedy z tego Jackstone'a to było coś niesamowitego. I teraz podejrzewam, że bardzo trudno taką minifigurkę byłoby dostać. Zestaw 1592. Jest to miasto. I nie mówię, że mi się nie podoba. Wziąłem ten zestaw, bo chcę zwrócić głównie uwagę na pewien aspekt. Spójrzcie na tego konia. Spójrzcie na ten kiosk mały, znaczy taką budkę. Spójrzcie na ten zamek. A teraz spójrzcie na dom. Jaka tu jest ogromna różnica w wyglądzie. Jak ta budka wygląda brzydko, a jak ten dom wygląda wręcz pięknie. Więc dlaczego LEGO zdecydowało się na zrobienie budki z dwóch desek, a w domku już zaszaleli? Znaczy to jest kiosk z tego co widzę, ale zaszaleli już w tej budowli drugiej, tak? Więc ten kiosk też mogli zrobić o wiele lepiej i to mi się tutaj nie podoba. Ostatni już na dzisiaj zestaw, jest to taki zestaw do hokeju. Widzicie te minifigurki? Z tego co czytałem też na internecie, bardzo dużo ludzi narzekało na to, że ta plansza, na której mogliśmy odtwarzać jakieś scenki hokejowe, była bardzo cienka i była do niczego. Po prostu słabo się z niej korzystało i była taka śmieciowa. Wręcz niektórzy uważali, że zepsuła cały urok zestawu. No według mnie też troszkę te minifigurki głupsuły. Znaczy nie minifigurki, raczej figurki. Bardzo dziękuję Wam moi drodzy za oglądanie. Jeśli się spodobało, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz zasubskrybowaniu mojego kanału. Lecimy po 50 tysięcy subskrypcji. Więc jeśli się podobało, to nie zapomnij o subskrypcji. A jeśli nie, no to napisz, co Ci się nie podobało. I napiszcie też w komentarzach,
który z tych zestawów był według Was najgorszy. No, bardzo dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!